Dzień dobry Państwu. Witamy w magazynie Polskie Sprawy. O polskich sprawach będziemy rozmawiać z panem Tadeuszem Matuszykiem. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Witam, przyjacielu, ale to część na razie powitania. Krój nam Chryste. Radośnie. Krój nam Chryste. Zawsze i wszędzie. No właśnie, mamy rozmawiać o polskich sprawach. Co dla pana, panie Tadeuszu, jest jak gdyby istotne, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni od naszej ostatniej rozmowy, o czym chciałby pan nam dzisiaj powiedzieć? Proszę pana, wydarzyło się tyle spraw, że selekcja byłaby trudna. Tylko mogę, niektóre rzeczy mogę tylko wzmiankować jako bardzo ważne, a które uważam dla nas, Polaków, najważniejsze, to jak gdyby w drugiej części, więc bardzo ważne jest wydarzenie światowe dla młodzieży katolickiej. W Panamie odbywa się, prawda, zlot młodzieży katolickiej z całego świata. Dziś czy jutro, lada dzień, przybędzie tam Ojciec Święty. Także to jest, prawda, polska delegacja jest bardzo silna, nawet tam, prawda, dar pomoże, młodzieży tam popłynął i to płynął. Także to tak. Druga rzecz, dzisiaj jest wspomnienie świętej, prawda, męczennicy Agnieszki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że nie pokazuje się dzieciom, młodzieży tych wzorów. W tej chwili jakoś to wychowanie jest bardzo spłycone, a jeszcze to hańbiące, rób ta co chce ta. Nie, trzeba pokazywać. Młodzież jest idealistyczna. Młodzież jest nastawiona na ideały. Trzeba te ideały pokazywać, prawda? Pokazywać w szkole, w domu, żeby wyrosły szlachetne osoby, jak najwięcej szlachetnych osób. Dlatego o tym wspominam. No ale wydarzenia te najważniejsze, które teraz dla Polski będą one ileś czasu na nas ciążyły, to są te wydarzenia związane z Gdańskiem, prawda? I tutaj, proszę pana, trudno to nazwać w tej chwili, jak to wygląda, ale miała być, to jest śmierć, trzeba uszanować. I nie wchodząc w jakieś rozważania natury takiej, czy to jest spekulacyjne. Człowiek został zamordowany przez psychopatę, prawda? Przez człowieka chorego. Że to się stało na oczach wszystkich i przy biernej postawie setki czy ileś tych ludzi, to jest dla tych ludzi źle o nich świadczy, a jednocześnie źle świadczy, że zostaliśmy znieczuleni, że żaden, tam byli mężczyźni, żaden z mężczyzn nie rzucił się na tego bandytę, żeby ratować człowieka, że nie było tego odruchu. To znaczy, że jesteśmy tak otępieni, prawda? Źle świadczy o środkach masowego ogłupiania. No, widać skutki, to są skutki tego notorycznego, bezpośrednio przeprowadzonego ogłupiania narodu i państwa polskiego i obywateli oczywiście. To widać, te skutki. Po owocach ich poznacie. Widać. No jeśli chodzi już o sam przebieg tej uroczystości, to proszę pana, to jest sprawa... Chodzi o pogrzeb, tak? Tak, chodzi o pogrzeb. Pogrzeb. Mnie się widzi w ten sposób. Pogrzeb obojętny, czy tej rangi człowiek, czy tej rangi mniejszej, większej, wszyscy jesteśmy ludźmi grzesznymi, prawda? I każdy z nas, szczególnie katolik, potrzebna jest modlitwa. W związku z powyższym dla mnie osobiście ta msza pogrzebowa kojarzy się z głęboką modlitwą do Stwórcy, przebłaganie za grzechy, za niewłaściwe postępowanie tej osoby, o której się modlimy, żeby Pan Stwórca okazał swoje miłosierdzie i przyjął do swojego królestwa. To jest cel tej mszy pogrzebowej i tej modlitwy. Tak. No a co się stało? Wyszła z tego niezła szopka, mówiąc brzydko. Jak ja patrzyłem na ten pogrzeb odbywający się w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, no to dla mnie to był sabat czarownic.
Tam. No nie wam. Wie pan, no tak, to wie pan zgaduje też moje myśli. Ja to może bym trochę uprościł, że to było bardziej zbliżone do sabatu czarownic niż do mszy pogrzebowej. Tak, tak, tak. I jakiegoś takiego zbiegowiska ludzi zupełnie przypadkowych i jakiegoś takiego wiecu politycznego i jednocześnie, proszę pana, no niech pan sobie wyobrazi, w kościele katolickim przedstawiciel talmudystów, którzy pluje, proszę pana, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od ołtarza zabiera głos. No, Żyd, protestant, muzułmanin. Proszę pana, to nie miało nic wspólnego z mszą żałobną za duszę zamordowanego człowieka. Ale właśnie za nich najbardziej dziękowała rodzina. Żona zmarłego i brat, bo mówi, że właśnie Adam był taki otwarty, że on był otwarty na wszystkie narody, bez względu na religię, bez względu na orientację seksualną i tak dalej. On był otwarty na wszystkich. I to najbardziej te osoby podobno by go ucieszyły właśnie swoją obecnością. No, ale były też inne osoby, które prawdopodobnie by zmarłego ucieszyły. Był twórca orkiestry Owsiak. Był twórca Gazety Wyborczej Michnik. Byli prezydenci, to kilku prezydentów. Prezydent Kwaśniewski, prezydent Wałęsa, prezydent Komorowski, to w pierwszych dwóch rzędach. Gdzieś tam z tyłu siedział prezydent Duda i premier Morawiecki. W jakimś tam dalszym rzędzie się ich upchnęli. No w pierwszym rzędzie też siedział szef Parlamentu Europejskiego, pan Donald Tusk. Więc generalnie pierwsze rzędy były mocno partyjnie obsadzone. Proszę pana, pan mi tu zwrócił uwagę w tej chwili i bardzo słusznie, bardzo słusznie. Proszę pana, jeśli oni już tutaj z tej mszy żałobnej zrobili jakiś partyjny taki zlot. Wiec przedwyborczy. Tak, więc to proszę pana, zakpili sobie z prezydenta. Usadzili go gdzieś tam w dalszym rzędzie. Jeśli to miało rangę państwowego wydarzenia, to przecież pierwszy obywatel Rzeczpospolitej, prezydent powinien być... Aktualny prezydent. Aktualny prezydent powinien być na honorowym pierwszym miejscu, żeby podkreślić tą dostojność Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. A jeśli go oni wepchnęli gdzieś tam na tylne rzędy, to znaczy organizator zlekceważył sobie. To znaczy traktuje aktualnego prezydenta... Pernoga. Pernoga, tak. Delikatnie rzecz biorąc. Delikatnie rzecz biorąc. No cóż, były też bardzo ciekawe fragmenty w przemówieniach zarówno właśnie brata zmarłego Adamowicza, jak i w przemówieniu ojca dominikanina. Ojciec dominikanin wspominał, że właśnie to ma być początek walki z agresją, z nienawiścią w Polsce i tak dalej, a brat zmarłego Pawła Adamowicza no dopowiedział, że na przykład odbierał kilka dni wcześniej akt zgonu swojego brata, ale pół roku wcześniej taki akt zgonu wypisali działacze narodowi i dla 12 zdaje się prezydentów miast. Adamowicz był w tej grupie, która zapraszała uchodźców do siebie, do swojego miasta. No i działacze narodowi wystawili akty zgonów dla tych 12 tych. No i to oczywiście też miał być ewentualnie uznane za jakiś akt nienawiści.
No i na zakończenie brat Pawła Adamowicza powiedział, no dzisiaj się tu żeśmy zjednoczyli, spotkali wokół Pawła. Trzeba się nam zjednoczyć politycznie, bo rok wyborczy się zbliża, czyli jak gdyby wykorzystano haniebnie moim zdaniem pogrzeb prezydenta Gdańska do rozpoczęcia kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, no bo nikt nie miał wątpliwości, w jakim kierunku no, idą tutaj ukłony. No, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, zastępczyni Adamowicza, mówiła, że jego wzorem był zawsze Lech Wałęsa. No w zasadzie człowiek, który to oglądał, no nie ma żadnych wątpliwości, w jakim kierunku to wszystko poszło i w jakim kierunku, zdaniem tych, którzy w tym uczestniczyli, to dalej ma iść. Proszę pana, ruszył pan temat bardzo głęboki, a jednocześnie bardzo ważny. Proszę pana, zresztą zacznę od tego. Stare polskie powiedzenie i w takich przypadkach: łapaj złodzieja. Kto krzyczy łapaj złodzieja? Złodziej. Złodziej. U nas teraz się mówi ta nienawiść, prawda? Trzeba zwalczyć nienawistników. I kto to mówi? Nienawistnicy. Właśnie ci, którzy sieją najwięcej nienawiści. Ale sięgając dalej, głębiej, źródła są bardzo odległe. Przecież za życia naszego Pana Jezusa Chrystusa nienawiść, część tej Sanhedrynu była skierowana przeciwko pokazania Ewangelii miłości w stosunku do podejścia wręcz szatańskiego. I Chrystus zdemaskował obłudę tamtych, większości tamtych przywódców. I natychmiast spotkał się z niezbywałą agresją. Proszę zobaczyć, Chrystus zawsze mówił słowa kulturalne, wyważone i napełnione, pełne miłości. Dla mnie zresztą, jako człowieka zwykłego, najtrudniejsze przykazanie jest: miłuj nieprzyjaciół swoich. Jest to bardzo trudne przykazanie, ale musimy się do niego stosować, bo ono jest bardzo głębokie ma ukorzenienie filozoficzne. I to jest głęboka mądrość. I tak trzeba postępować. I czyli ci nienawistnicy zaczęli się już wtedy. Mało. Po zmartwychwstaniu Chrystusa przepłacili straży, żeby oni powiedzieli, że apostołowie wykradli prawda, ciało Chrystusa. Oni dostali pieniądze, żeby rozpowszechniali to i to do dnia dzisiejszego trwa. Nic nowego w tej chwili. Czyli oni są głównym źródłem tej nienawiści i tej pogardy. Zresztą sam Talmud jest siedliskiem nienawiści i pogardy. Tak samo w większości Koran ma całe fragmenty pogardy i nawoływanie do mordowania niewiernych. Proszę zobaczyć, jedynie religia katolicka, Ewangelia Chrystusowa jest Ewangelią miłości, jaka jest głęboko zawarta tutaj, to stwierdzenie: miłuj nieprzyjaciół swoich, miłuj nieprzyjaciół swoich. No cóż, myślę, że warto też zapytać o rolę arcypasterza gdańskiego w tej sprawie, no bo w końcu odbywało się to u niego w Bazylice, nie w Katedrze Oliwskiej, ale w Bazylice w Gdańsku, największym kościele chyba na świecie, zbudowanym z cegły. Tak, tak. No i on, arcybiskup Głódź, wygłaszał kazanie w czasie tych uroczystości pogrzebowych. Więc rola jako gospodarza, jako pasterza miejsca jest wielka. No, no nie wiem, jak można było dopuścić do takiego dla ludzi patrzących w sposób katolicki, w sposób tradycyjny, zgorszenia, no bo dopuszcza się innowierców do modlitw w kościele, toleruje się w pierwszych rzędach ławek osoby, które wielokrotnie występowały przeciwko kościołowi, zresztą podobnie jak i zmarły. I po prostu no, jest to jeden wielki skandal.
Ruszył pan bardzo trudny i jednocześnie bardzo bolesny. A rozumiem, że pan jest wielkim fanem biskupa Głodzia. Byłem. Był pan. Byłem. No, po tym ostatnim wystąpieniu musiałem z przykrością zweryfikować. Proszę pana, może tu mi pan zadaje wręcz następny nóż w serce. Sprawa jest dla mnie, z jednej strony, jak gdyby przejrzałem na oczy, w tym sensie, z punktu widzenia Ewangelii, z punktu widzenia praktyki katolickiej, arcybiskup, gospodarz tego terenu, nie powinien zorganizować tego rodzaju wydarzenia. Absolutnie. Także za to wydarzenie i sposób realizacji tego wydarzenia całkowicie odpowiada gospodarz tego terenu, czyli arcybiskup. Tak. Nawet, on za to odpowiada. Nawet za to, że aktualny prezydent Duda siedział z tyłu, a na przodzie siedzieli byli prezydenci. To już mówiliśmy. No ja wiem, ale to także... Jakby była taka wola, to biskup miejsca, biskup tej świątyni mógł... Powinien uhonorować. On powinien o to zadbać. Tak jest, powinien uhonorować pierwszego obywatela Rzeczpospolitej. Prezydenta Rzeczpospolitej, tak. Ale proszę pana, to w ten sposób... No, ale może, nie... może dla biskupa Głodzia TW Bolek jest ważniejszym obywatelem niż... Andrzej Duda. No, to są dowody. Są fakty. To są fakty, a nad faktami się nie dyskutuje, prawda? Ale jak pan już ruszył TW Bolek, to ja bym jeszcze tak przypomniał, że był taki sobie TW filozof. Dlaczego to o tym mówię? Zadbano, że nie było lustracji. Nie było w Kościele katolickim, w ogóle nie było lustracji, a szczególnie wśród hierarchii. I teraz mnie się nasuwa podejrzenie takie, nasuwa mi się, to jest moja spekulacja, że być może oficer prowadzący arcybiskupa powiedział, tak i tak ma być to zorganizowane, tak i tak to ma być przebiegać. I z tchórzostwa arcybiskup mógł to zrobić. Ja sobie inaczej nie wyobrażam, żeby normalny, bez żadnych nacisków arcybiskup Kościoła katolickiego dopuścił do takiej sytuacji, do takiej profanacji świątyni. No cóż, to żeśmy o tych trudnych sprawach sobie porozmawiali. Mówię, ja byłem bardzo zniesmaczony po obejrzeniu relacji z tegoż pogrzebu, długiej relacji, trwającej prawie 4 godziny. Pan chyba tyle nie oglądał. Bo gdyby pan oglądał, to bym podziwiał pana za cierpliwość. No ale te główne momenty, te występy no, heretyków, schizmatyków i innowierców. I wrogów Kościoła. Jawnych wrogów Kościoła. I tudzież niezbyt mądre wypowiedzi czy członków rodziny, czy hierarchii kościelnej. A także innych, bo przemawiał też prezydent Sopotu, przemawiał dawny minister z Unii Demokratycznej Aleksander Hall, kolega zmarłego, jego taki patron polityczny. No, było tych przemówień sporo, no ale żadne ono nie było dla mnie, z mojego punktu widzenia, ani polskie, ani katolickie. Czyli po prostu no, zmarły został uczczony, tak jak to na wstępie powiedziałem, na jakimś dziwnym sabacie czarownic w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. Tak, proszę pana. A, jeszcze jedna rzecz. Zdaje się, że pani wiceprezydent, która teraz pełni obowiązki prezydenta Gdańska, wspomniała o obrazie Memminga, który był kiedyś w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, ale został zabrany. Już w Bazylice ten obraz piękny, średniowieczny jest niepotrzebny, jest w tej chwili w muzeum. Zadbany, wszyscy o niego dbają, no ale to jest eksponat muzealny, natomiast nie jest to element wystroju świątyni. I ona powiedziała, że
na obrazie Memminga Chrystus, który sądzi, jednych wysyła do piekła, innych do nieba, siedzi na tęczy. Czy to nie jest piękne, że właśnie na to pani prezydent zwróciła uwagę, druga osoba boska, Syn Boży, siedzi na tęczy. Czy to nie jest jak gdyby dowartościowanie tej tęczy, którą zawłaszczyły środowiska sodomitów. Ale to ułomnej tęczy. To nie, no bo tam jeden kolor mniej. No. Nie, proszę pana. Jak pan już tak szerzej ruszył sprawę, to trzeba przypomnieć w takim razie, kto kilkanaście lat temu twierdził, polskość to nienormalność. Kto wysprzedał wszystkie tak zwane wartościowe pozycje Polski. Jaka formacja polityczna? Kto za to dostał dwa najwyższe niemieckie odznaczenia? I kto został królem Europy, prawda? Czyli to sprawa prosta. A z drugiej strony, proszę pana, on wtedy pierwszy krzyczał, że morowe brety i tam różne, a jego prawa ręka, filozof z Biłgoraju, ze świńskim ryjem, innymi akcesoriami biegał po Sejmie. Oni byli takimi mocnymi twórcami tej nienawiści i języka nienawiści i w Sejmie. Tego w polskim parlamencie nie było. Ta banda, platforma oszustów, oni to wprowadzili w polskim Sejmie i w życiu politycznym. Oni teraz głupków, przepraszam bardzo, takie sformułowania. Rżną głupa, jak to się mówi popularnie. I mówią, że my Polacy pozostaliśmy język nienawiści. Jakieś tam instytucje mają. Oni to zapoczątkowali na szeroką skalę w Polsce. Bo tak jak przedstawiłem, to już za czasów Chrystusa zaczęło się, prawda? I jest kontynuowane. Mhm. Prawda? Jest kontynuowane. I oni teraz śmią mówić, że my mówimy językiem nienawiści. No to jest w ogóle właśnie to łapaj złodzieja. Złodziej krzyczy, łapaj złodzieja. Ci najwięksi nienawistnicy, którzy pluli na Polskę i Polaków i plują nadal. Na piękny, wspaniały naród polski, bohaterski naród polski. Nigdyśmy się nie spłamili kolaboracją ani z Hitlerem, ani nawet ze Stalinem. To nam przysłali tych łajdaków żydowskich, Bermanów i całą tą bandę, żeby nas tutaj niszczyli, zniewalali. Także my, Polacy, zawsześmy byli bohaterscy, zawsześmy dążyli do prawdy. I oby tak pozostało. Dziękuję bardzo za piękne przypomnienie tych wartości, do których powinniśmy zawsze dążyć. I dziękuję za skomentowanie tej smutnej uroczystości w Gdańsku. Smutnej nie tylko, że dotyczącej pogrzebu, ale smutnej przez formę, której jej nadał między innymi aktualny duszpasterz i patron kościoła gdańskiego, arcybiskup Łódź. Nie tyle patron, ile gospodarz, prawda? Gospodarz, tak. No taka drobna pomyłka. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie, ale bądźmy dobre myśli. Prawda musi zwyciężyć. Jedynie prawda jest ciekawa. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w naszym studio, gdzie pracują dwa kanały telewizji internetowej. CEP Powiśle, czyli Centrum Edukacyjne Powiśle oraz Polskie Sprawy. Proszę Państwa, jak Państwo zauważyli, dzięki temu, że powstało nasze studio, które pracuje od listopada, czyli praktycznie dwa miesiące niedługo będzie naszej tutaj działalności w studio. Dzięki temu udało nam się zrobić bardzo wiele interesujących programów, głównie wywiadów, dyskusji. Naszymi gośćmi byli Grzegorz Braun, pan Nikt, czyli Tomasz Gryguć, Artur Zawisza, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, poseł Robert Majka, panowie doktorzy krajscy, senior i junior, Krzysztof Karoń, a także na przykład pani Pawela, pani mecenas Modzelewska, pan Karliński,
pan Paweł Bednarz. Równocześnie odwiedziliśmy poza studiem cukiernię Olczaka. Odwiedzamy Stanisława Michalkiewicza, byliśmy u pani doktor Ewy Kurek, u pana Henryka Pająka. Poza studiem żeśmy nagrywali z panem Jackiem Hogą, prezesem Fundacji Adarma. To wszystko dzieje się dzięki państwu, dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że pozytywnie odpowiadacie na nasze apele i często ten wdowi grosz, te 10 zł przysłowiowe miesięcznie, przysyłacie i z tego uzbierała się spora kwota. Powoli się to wszystko rozrasta po to, żeby można było tu spokojnie pracować i dalej rozwijać tą inicjatywę. W najbliższym czasie kupujemy między innymi laptopa, bo laptop będzie nam potrzebny do transmisji na żywo spoza studia. Kupujemy różne urządzenia właśnie związane z transmisją na żywo i na to wszystko potrzebujemy środki. Bardzo prosimy, każda wpłata, każda złotówka się liczy. Dziękujemy za to, co było do tej pory i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo, do widzenia i szczęść Boże.